Siemaneczko, szanowni widzowie, witam serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z Karierą frajera, która w tej edycji wlecie się chorernie i prawdopodobnie rozegram za bardzo dużo tych sezonów, no ale próbuję, mam czas, nagrywam. I za oczywiście wasze wsparcie serdecznie Wam dziękuję, że jednak ciągle ta seria gdzieś tam jest oglądana, mimo że troszeczkę jest przeze mnie zapomniana. Mam nadzieję, że FIFI 18 troszeczkę będę miał więcej czasu i będę mógł was raczyć kolejnymi odcinkami znacznie znacznie częściej. A nic, zapraszam na Sanji. my kochani wracamy tutaj do naszej Bundesligi, gdzie w ostatnim odcinku poszliśmy naprawdę mocno do przodu. No i teraz oczywiście liczymy na to, że podtrzymamy tą dobrą pasę. Trzymam kciuki cholernie za moją drużynę, bo naprawdę idziemy dobrze, w dobrym kierunku i mamy szansę oczywiście na tą pierwszą szóstkę, ale najbardziej liczylibyśmy na pierwszą czwórkę, ale dobrze, nie bądźmy za dużymi sępami. Nasz Hanower, kochani, a nie mogę tutaj przejechać, nie no mogę tak przejechać paskami tutaj, no dobrze, kolumnami, więc jesteśmy na ósmym miejscu po 23 kolejkach z nawet takim, no, nie najgorszym bilansem zwycięstw i porażek, natomiast bramkami koślawimy strasznie. Jesteśmy 4 na minusie, mamy 33 punkty i to jest najważniejsze. Te bramki na minusie to akurat nie ma wielkiego znaczenia. Punkty. I teraz w zasadzie 2-3 zwycięstwa z rzędu dają nam taką mocną czwórkę, ale Dwie, trzy porażki z rzędu też oczywiście mogą nas tutaj zdegradować o kilka pozycji w dół i może być niezwykle ciężko. A trzeba pamiętać, że mamy 34 kolejki, tak? No to wychodzi 17 drużyn, więc 34 kolejki. Zostało zaledwie 11 meczy, więc w tym odcinku zakończymy ten sezon. Teraz mecz bardzo ważny z Bayernem. Ale gramy jako gospodarz. Jako gospodarz gramy całkiem nieźle i tutaj liczę troszeczkę na tą szansę. Przypomnij nasz składzik, więc w tej chwili to wygląda tak, że drągowski, oczywiście, na bramce to już podstawa, tutaj nawet nie ma o czym dyskutować. Z przodu, z przodu jest tutaj różnie. Mamy tego naszego tą Lukozatka, jak go tutaj nazywam, mamy tego Furkuga, te niemieckie nazwiska, cholera jasna. To jest zawsze wielki dla mnie problem. Gdybyśmy mogli tutaj wprowadzić, mamy nie wiem, nie znam się na tych nazwiskach, sobie abyś mogli wprowadzić, ale sobie ostatnio nie grał w Mamy na prawą stronę, tu jest Ferreira i w się czego tutaj cały ten też cholera wie, co to bazy, jakiś bazy, bazy. Ja to muszę kiedyś, wiecie co przejrzeć sobie Bundesliga, zobaczyć jak te nazwiska w ogóle oni wymawiają, bo to masakra. Masakiera. Więc skład mamy chyba optymalny. A wiesz, co? Chyba, że ktoś z Was taki chętny byłby i mógłby mi napisać tych moich tutaj podstawowych zawodników nazwiska, jak się je wypowiada. Będę bardzo wdzięczny. No bo tutaj Hoffman, tak, tutaj jakiś może. Valeo, coś Sorg, prawdopodobnie chyba dobrze. Tutaj jakiś. Seni, Seni, Sar, chyba dobrze, nie wiem. Klaus, Klaus chyba tak. Oryginalny Klaus. Dobrze, przechodzimy do naszego meczyku. Olejmy tutaj te nazwiska, bo. Nazwiska nazwiskami, ale piłkarze mają swoje umiejętności. To jest najważniejsze. Przechodzimy do meczyku. No właśnie. Przechodzimy do meczyku i teraz liczymy na to, że nasza drużyna sto będzie tutaj. Co najmniej jeden punkt, a bo dobrze. Ale oczywiście Bayern jest niezwykle mocny. Lewandowski na rezerwach. I prowadzimy. Prowadzimy. Uch, uch, nie dobrze, nie niedobrze, niedobrze. Z przodu kontuzja. A Jaj Ajaj, 2-1. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Było już 1-1, zrobiło się 2-1. Czyli tam cisną. Nie wierzę! 2 do 1 z Bayernem! 2 do 1 z Bayernem. Wygraliśmy to fakt, że tutaj dwie żółte kartki poszły. Kontuzja. Ale 2-1. 3 punkty zdobyliśmy w tak niezwykle ważnym meczu. Bayern praktycznie w ogóle nic nie przegrywa. Ale jaja. No to muszę powiedzieć, że to jest numer. Kontuzja zawodnika, 7 dni, dobrze. Czyli nie wcale tak najgorzej było z tą kontuzją. Zawodnik zawieszony. No okej, okay, ten jeden mecz. Ważny zawodnik, ale możemy sobie dać radę. Treningi. Idziemy do przodu, chopaki za mocno trenują. Zobaczmy, co tam poszło. A, jakieś A tam, widzę, wpadło jedno. Tak, reszta nie bardzo, ale no, okej, okay. w porządku, treningi treningami. Pojedźmy chwilkę do przodu jeszcze i na tą konferencję prasową sobie tu przerzucimy. E, ojej, co tu jest w ogóle? Dane zawodnika, zgłoś skład. O właśnie, tutaj muszę zobaczyć, jak to wygląda skład, bo może być coś do zmiany. Więc e, tak, bramka, znaczy tak, napastnicy Lewandowski 90, Milik 83. Milik ma całkiem, kurde. Fajne statystyki. Teodorczyk 80. Obstawiam, że w przyszłej Fifie te statystyki mogą być wyższe. Lewandowskiego mogą być jeszcze wyższe. Milika też troszkę może, ciężko powiedzieć, cholera. Teodorczyk mogą być wyższe. A reszta to, to się nie znam. Kapustka. Ja nie pokazuję za bardzo. Jak się w piłkę gra. A tak się fajnie zapowiadał. Eee, dobrze, zobaczmy. Prawa obrona. Czy mamy kość tutaj wysokiego 8, 74, 74, 74 eee, Lewy rybus 76 To jest tylko bramka 77, to nawet nie ma kogo zastąpić pp76, zobaczmy PP PP78 W zasadzie. Prawie by się złapał. Ty to nie. SPO, Ś... My nawet nie gramy takim zawodnikiem. My nawet nie mamy takiego w składzie. Dobrze, zgłaszamy skład, ok, może być. Teraz jeszcze konferencja prasowa. I tu nasz team oczywiście pochwalimy za ostatni meczyk. A będziemy grali z Wolfsburgiem. A, pamiętam czasy jak Juskowiak jeszcze tam grał i strzelał bramki. Tak, prawie teraz Lewandowski. Prawie, no tak aż tak dobrze nie strzelał, ale. Całkiem solidny zawodnik był. Dobrze, 24 kolejka. Ciągle jesteśmy na ósmym miejscu, ale... Zobaczcie na Bayern. Na 24 mecze przegrał dwa razy i raz z nami. To jednak świadczy o sile naszej drużyny. Naprawdę zaczęliśmy nieźle grać. No, ale żeby czasem nas tu nie poniosło coś. Bo różnie z tym może być. Wiecie, sukces sukcesem. Oferta kontraktu przyjęta. A my tam kontrakt jeszcze mu oferowaliśmy. Kompletnie zapomniałem. Nieobecni zawodnicy. Mamy sobie Hadrągowskiego. No dobrze. Oferta przyjęta. Dobrze. Super. I zespół. Teraz trzeba trochę zmiany tutaj dokonać, bo mamy... Ojej. Prawa obrona. No, taki kurde średni ten zamiennik. <laughs> ale jest, sobie może pójść do przodu, to akurat nie ma większego problemu. Zamienników mamy, tutaj zamienimy i to jest w zasadzie tyle co byśmy mogli tutaj zrobić. Mógłbym kombinować tam z środkowymi obrońcami na tą prawą stronę, ale niech sobie ten prawy obrońca zagra raz kiedyś. Niech sobie zagra, gramy na wyjeździe z Wolfsburgiem. To jest drużyna, która jest przed nami, jeżeli teraz byśmy wygrali, to jest taki mecz o 6 punktów, wygrywamy. Równamy się z nimi punktami, ale wozbóg dobrze gra tutaj. Nie, nie bez kurde przypadku tutaj jest na tej wysokiej pozycji. Mają remis, zwycięstwo, remis. Remis z Bayernem również, więc dobrze grają. Właśnie, dobrze grają i grają przede wszystkim na własnym boisku, a my na wyjazdach. Średnio na Jerza. Błaszczykowski, no kurna 2 do 0. No szkoda, trudno chyba już po meczu. Mm. 3 do jednego, jedno bramka nałoży się strzelić. No tutaj dostaniemy grzmoty. Trochę szkoda tego meczu. O, jeszcze na końcu: 4-1. No brzydko, brzydko nam wrzucili. Ale coś czułem, że tak tutaj to się skończy. A jednak ta yy, prawa może obrona zawiodła, ciężko powiedzieć. No i za chwilę Sar wróci, więc będzie ok. Drągowski, słabo to ci w górę idzie. Same F. Nie za ciekawie. O, mecz to wszystkie prezentacji. A to nawet dobrze, bo troszeczkę tutaj zwolni się miejsce dla tych, co mają kontuzję. Będą mogli sobie spokojnie. Czy zwolni się miejsce? No po prostu. Czas. Tutaj będzie dla nich odpowiedni na to, żeby się wyleczyć, gdyby tam jakieś u nas kontuzje pojawiały. Tam jedna była, ale już powinien wrócić. No dobrze, to możemy pominąć. 1-0 wygrywamy. Glik szela bramkę. Może być. Jeszcze jeden bodajże będzie meczyk. Wszystkie sesje zakończone. Dobrze. W Jeszcze jeden mecz z Nimcami. Uu. No, dwa do jednego. Milik tym razem. Lewy nic nie strzela w ogóle. Nic nie robi. No dobra, jedziemy z treningami. Teraz, żeby coś padło Drągowskiemu, więcej jak tylko. F, no teraz do przodu. Aj, prawie. Kurde, tam prawie idzie. O, Ferreira do przodu, 79. Dobrze, bardzo fajnie. Podoba się to. No my przez tę porażkę troszeczkę stracimy tutaj dystans do tej pierwszej szóstki. Konferencja prasowa, no mój team, pochwalimy mimo wszystko, pochwalimy. Dobrze grają, no bywa, że no, no zdarza się oczywiście, no takie mecze, słabsze mecze. Ten jednak tył nie był za bardzo ciekawy. Weźcie pod uwagę też, że atak, ten Sobiech tam nie daje sobie za bardzo rady. Tego Sobiecha można było pierdzielić i na pewno jakiegoś w miarę sensownego zawodnika zgarnąć jeszcze, jakbyśmy jakieś pieniążki dołożyli. Nie więc ten tutaj wskoczy sobie na ławę i SAR powróci. Na zasadzie tutaj tego bezpośrednio może zmienić, bo on i tak do składu się nie załapie. Tak patrzę sobie jeszcze, czy czasem tego HPD, czasem tu nie zamienić z tym. No bo jest mi nie... A dwóch HPD wtedy mamy w grze. A! Niech będzie. Chociaż mogę sprawdzić. Sprawdźmy co on tam. Nie role tylko... Nie dobrze, chciałem go sprawdzić. Źle wcisnąłem. Cechy nie. HPD i SP. No właśnie, na EŚP może grać, a ten też na SP EŚP? SPD i SP to sam. No dobrze nie będą. W sumie HP kolejny. No to jednak SP, chyba lepiej jak tam był z przodu. Zróbmy no jednak to tak, bo ten może grać na SPO, PPLP, jest zmiennik na wszystkie pozycje. Teraz tak, ja bym tutaj Ferreira trochę uruchomił. Dał mu jakieś wytyczne trzeba by zrobić. Ferreira. I teraz tak, wsparcie obrony. Ja bym bardziej go zostawił z przodu. Niech sobie Sork tam daje radę, Ferreira nie biega. Stwarzanie szans. Trzymaj się skrzydeł. Tak bym Ferejle tam trzymał. Ta zbieganie na wolne pozycje. Wchodź do podania. Tak jest. Um. Wsparcie przy rzutkach. No może zostawmy. Swoboda poruszania się. Wolna pozycja, pilnej pozycji. Wolną pozycję mu dam. Przechwyty to zostawmy jak jest. W porządku, to jeżeli z tej strony Ferreira biega, to tą lukozatkę całą też można by uruchomić. I teraz tak, tego bym zrobił, żeby trzymał się. Środka nie. Biegaj na skrzydło, nie, niech tutaj zostanie. zrównoważony atak i tutaj graj nasz szpicy fałszywa dziewiątka. Biegaj za plecy obrońców. O właśnie. Teraz normalne przechwyty tutaj, żeby nie atakował. Podstawowe wsparcie obrony, przecinaj linię podań, naciskaj na obrońców. I tak sobie tutaj tych zostawię. Na razie. Teraz szerole w ogóle, bo tutaj coś strzela. Nie wiem czy on się nadaje do tego strzelania. Rzuty karne, tak strzela, to strzela. Pereira wrzuca kapitan. Dobra, skoro tak jest, to jest. Zmiany zapisujemy. Zobaczymy, czy nasze taktyczne tutaj zmiany coś dadzą. Potrzebujemy znowu kolejnych trzech punktów. Gramy na własnym boisku. Z drużyną, którą dałoby się ograć. Ale mają zwycięstwo, remis i zwycięstwo. I już nasza kozatka w czwartej minucie strzela brameczkę. Tracimy. Tracimy. Szkoda właśnie, że tu nie ma napisane, czy to poszła akcja lewą stroną, prawą stroną. Nie, nie mamy, nie mamy raportu takiego dokładnego. Tego mi brakuje cholernie w Fifie. Czy można się wygodniej bawić menedżera? I kurde. Tylko jeden punkt. Szybko zaczęliśmy, później nas jeszcze w 27 minucie skarcili. I Tylko jeden punkt. Ale dobrze, no jeszcze tego dystansu tak nie tracimy, ale też nie zyskujemy, no nie jest to ona... najciekawsza sytuacja w tej chwili. Coś na pewno musi się tutaj wydarzyć dobrego. Ale liczę ciągle, że Fejra się obudzi. Zostanie trochę wolnej ręki, on naprawdę zacznie grać. Jak zaraz 80 mu wpadnie, to będzie śmigał jak szalony. No teraz kolejny niezwykle ciężki mecz. Kontuzja na treningu. 7 dni. Dobrze, nieźle. Konferencja prasowa. Jedna chyba zmotywuje tym razem team. Zmotywujmy team. Niezwykle kolejny ciężki mecz. Spójrzmy na tabelę, bo tutaj zostało niewiele kolejek do końca. Po 26 dalej jesteśmy na 8 miejscu. To jest dobra pozycja jako, dla nas, jako Beniaminka. Natomiast... No, mamy szanse minimalne jakieś do pucharów. I to trzeba wykorzystać, bo to jest niewiele. Naprawdę niewiele punktów do zyskania jest. Yy, dwa, trzy mocne mecze z rzędu. A kasa, dobra kasa w przyszłym sezonie, która pozwoliłaby nam jednak na jakieś ekstra chociaż jednego zawodnika do zakupu. Albo na jakieś dobre pensje, gdyby nam udało się zawodniku złapać za niewielkie pieniądze. Tylko teraz tak, w obronie znowu Koślawo, ośrodek obrony. Yy. Dobrze, chybny niech wejdzie i tutaj prawo obrońca. No i będzie, Kurde, nie wygląda za rewelacyjnie, ale okej, trochę po teraz na FIFA robi. no dobrze. Jeszcze na wyjeździe. Kurde, znowu ciężki mecz na wyjeździe. No, ten jeden tylko z Bajernym się udało mu się zagrać. Oni mają same zwycięstwa. 2-1-1-0-1-0. Takie smutne zwycięstwa, ale są. A nasi, żeby tak postawili opór. Dobrze, Lukozatka znowu. Czyli ten początek jest dobry, później jest gorzej. Ale pierwsza połowa, spoko. Dobrze, Lukozatka znowu. Pięknie! Pięknie, pięknie, pięknie. Utrzymać to teraz, panowie, utrzymać to jeny, jakby to było. No bomba! Bomba! No świetnie. No niezwykle ważne zwycięstwo. No znowu mamy kolejną drużynę, która jest przed nami na rozkładówce. No ten Wolfsburg pierdzielony, ale który jednak faktycznie idzie tam nawet na wicemistrza. Ma mecz zaległy, więc Bayer może wciągnąć. Jeżeli Mainz się pomyli, a nie wiem czy nasz mecz między nimi nie jest, to kurde Wolfsburg idzie na wicemistrza. A nam dalej brakuje trochę punktów. Szalkę gra jeszcze zaległy mecz. Szalkę musiałoby coś utopić. Chociaż z jeden punkt. No ciężko będzie tam się dostać. Ani, zaraz zobaczymy. Konferencja prasowa. Teraz nasz team pochwalimy. Szalkę. O, to jest kolejny dobry mecz. Pochwalmy. Rozmowa z zawodnikami. Czy możemy pomówić o wynagrodzeniu? Anton. Dobrze, Anton, zaraz porozmawiamy z Tobą o wynagrodzeniu. Nie ma problemu. Już idziemy najpierw tak biuro. Eee, przepraszam, transfery, kontrakty. I on tu jest teraz. Kurczę, który to był teraz? Bo się pogubiłem. Po zdjęciu może poznam. Nie widziałem go tam idzie. Anton, o Anton! Anden, jakiś tam 7000, on jakiś tutaj grosiwa zarabia. tysięcy chce, dobrze, niech będzie w takim razie tysięcy. Hmm, rola w zespole nieokreślona, powiedzmy, że jakiś tam przyszły zawodnik pierwszego składu. Załóżmy. Wyślijmy tą ofertę do niego, za czymś się zgodzi. Bo to jednak pewnie jakiś tam wpływ na morale drużyny ma. Teraz tak, my jeszcze idziemy trochę do przodu. Drużyna musi wypocząć. Eee. Co możemy tutaj zrobić? Ten ma kontuzję. Kurde średnio to wygląda. Ten może grać na obronie? Nie. PP przyklejony jak cholera. Ten SPO? Nie. 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 Dupa. Może ten. Nie no, dobra, passing na pewno nie na obronie. Ten Bramkarz tym bardziej. lipa trochę. No nic, mamy taki słod, jaki mamy. Ten kurel nie ma za bardzo siły. Mm, trochę będzie kieprawo. Ale gramy na własnym boisku. Bardzo ważny mecz. Z Borusją przegrali 1-0, a my wygraliśmy. No tam mają dosyć wysokie zwycięstwo z Augsburgiem. Ale to mnie akurat nie interesuje. Tu się liczy teraz ten mecz. Kurna długa minuta, 1-0 w plecy. No nie wierzę! Why? Chyba faktycznie nie wytrzymali kondycyjnie tego brońcy. Cool, na własnym boisku, taki ważny mecz, 3-0, cool. Oh. Ten Chybny się nadaje w ogóle na obronę, tam prawdopodobnie. Tak obstałem, że nas obrona, środek obrony mocno zawiódł. No i przez takie kur nagranie, szalkę tu ma 50 punktów już. Ci mają mecze zaległe. Herta nas goni. Mecz nad zaległy mają jak wygrają nas przegonią. I mimo że mamy faktycznie kurde, dobre mecze, ładne zwycięstwa, naprawdę z potężnymi przeciwnikami, to za chwilę przegrywamy również z niegorszymi w dość sporych rozmiarach. Trzeba jakiegoś obrońcy na środek w przyszłym sezonie zagarnąć. Tak to lipa. Oferta kontraktu odrzucona. No dobra. Rola w zespole mój odpowiada. A jaką byś chciał? Sporadycznie grani by, tak? No dobrze, spróbujmy tak mnie wielkie pieniążki, a obiecać mu tam mogę, co będzie chciał. Najwyżej go pogonię w przyszłym sezonie. Ajajaj. Aj, aj. O, oferta kontaktu przyjęta. Teraz, no tutaj team chyba trzeba zmotywować. Ostatnio po motywacji zagrali lepiej. Kontuzja ciągle jest. Nie, nie ma kontuzji. Świetnie. Tego Antona wypierdzielmy. Dobra, ten wraca. W dobrym momencie sezonu jeszcze wraca do gry, więc jest OK. Mamy jakieś szanse z nim. Teraz środek obrony powinien być mocniejszy. No, od nas optymalny skład, więc <gry> no już tu nic lepszego nie wymyślimy. Na wyjeździe. Mainz, do ogrania Ale mają zwycięstwo, zwycięstwo i remis. Kurde, same ciężkie mecze. Punkt, kuren, no, punkt. Dobrze, Klaus. Punkt jeden no, będzie ucieszył, oczywiście, ale no, tutaj musimy zacząć zgarniać trzy punkty. Kur... A jeden punkt tylko. Wykrakałem sobie. Dziewiąte miejsce już. Nie, pierwsza szóstka nie w tym sezonie dla nas. Chyba już nie dla nas. Nadzieja umiera ostatnio, tak, ale... No nie widzę za bardzo szans. tak tam poszedł w górę, 83 widzę. No dobrze, obrona musi być mocna. Lipa, lipa trochę. Szkoda naprawdę, bo kurde, blisko, blisko. To wszystko było bardzo blisko. Prognozy niesamowiecujące. Nie da się nam celu osiągnąć, więc nie da się, to nie da. Zawodnik zawieszony, Hoffman. I rozmowy. Rola w klubie mu się nie podoba. Taki mamy teraz folklor. Goście. Co tu jeszcze możemy osiągnąć? Popatrzmy. Do końca mamy jeszcze 5 meczyków. Nie, przepraszam. sześć. Nie, dobrze mówię. 5. 41 punktów. Do szóstki straty już 9. Nie, 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 tu nawet nie ma szans. Bayern będzie mistrzem, Wolfsburg. No trochę chętnie wisuję, żeby zostali. Może. Eee, wicemistrzami Hoffman. Znowu tutaj środek obrony wypada i za bardzo nie ma ja nie ma kto grać. No dobra, ale na jeden mecz. Niech sobie wpadnie. I, 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 i. No, najwyżej bez tych pucharów jakoś obejdziemy ten jeden sezon. Zbudujemy dobry skład i wrócimy. Pereira! No! W końcu z tej prawej strony tam. Huragan z bramki. Mm. Czujecie to? Kolej wychodzi z rezerwy. Rzadko w ogóle kiedy gra. W 17. żółta, w 30. czerwona. Klasyk! Dobrze, że mam następnego obrońcę na zmianę. Że wraca. Kurwa i znowu 1-1. No znowu remis tylko. Dobrze, że na że te remisy są, że u siebie jakoś tam lepiej gramy, chociaż dostaliśmy też w TTI, i to nieźle czasami, ale szkoda tych kurde remisów, bo to wszystko takie na koniec. O, Drągowski, tam refleks mu rośnie. No dobrze, konferencja prasowa. Zmotywujmy. Koniec zawieszenia, zawodnik zawieszony, to wiemy. E, teraz tak, tu jedziemy dalej do kolejnego meczyku. Do, do końca sezonu praktycznie możemy na spokojnie jechać, bo tu się nic ciekawego dla nas raczej nie wydarzy, chyba że nas wypierdzielą z klubu za to, że nie robimy tych zadań pobocznych, tam, które powinniśmy robić. E, ty tutaj wracasz. Już widzę, że w przyszłym sezonie potrzebujemy zdecydowanie jakiegoś środkowego obrońcę. 82 z kawałkiem i w górę. Teraz znowu z Hertą mecz. Herta, która nas objechała. Na wyjeździe. Może tutaj zagarniemy. No i tutaj zaczynamy dobrze. 1-0. Praktycznie każdy ostatni mecz. Co jest z tymi kartkami? No i jeden jeden. No kur... Ja pierdzielę. Kolejny remis na kolejnym wyjeździe. Nie czaję tego. Trzyma z rzędu trzy punkty. No tutaj, coś się ruszyło niewiele, ale coś tam pomału, pomału jedziemy dalej. Dobra, to możemy zatrzymać tutaj. Potrzebujemy konferencję prasową. Prasowa konferencja Hanover znowu zmotywuje drużynę. Kontuzja na treningu, to jest tylko 3 dni, więc ok. Zawodnik zawieszony i koniec zawieszenia, rozmowy z zawodnikami, moja rola w klubie. SPD chciałby zagrać. Może warto by go w końcu wypuścić. Ej, trzy do końca. Co tutaj mam jeszcze? Czy możemy porozmawiać o wynagrodzeniu? Fosum. No dobrze, chodźmy. Kontrakty. Zagadajmy z tym fosumem. Co on by chciał dostawać? 15 koła. A, 85. No dobrze, dajmy mu to. 15,900 nawet. Rola w zespole. Jako zmiennik. Zmiennik, niech będzie zmiennik, chociaż nie wiem czy on się nadaje na to, ale obiecy... obiecanki to nie trzeba im obiecywać co tam sobie życzą na razie, no i znowu z tyłu koślawo będzie, znowu trzeba jakiegoś tutaj wypuścić, ja mam gdzieś tego hulnera już, ja sobie tego teraz wypuszczę, Anton sobie wejdź na boisko, sobie pograj. Mm. Ty tylko na pp grać? Tylko pp. Sp i lp. A dawaj go za Klausa. Niech zagra za Klausa teraz. I zobaczmy jak to wygląda w tej chwili. Z taką grom. Teraz możemy trochę pokombinować, bo już... Nie, 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 myczku nie chcę grać. Nam nie zależy już. W zasadzie tutaj na niczym. W środku tabeli jako tako jesteśmy, więc chyba zadanie wykonane będzie. Ojej, z takim graniem. Kurde, dobrze było. Z Bayernem wygraliśmy, z Borusją wygraliśmy. A nie możemy sobie poradzić z przeciwnikami teoretycznie łatwiejszymi. Wolfsburg widzę, wygrał z Borusją. To dobrze, bo ciągle im kibicujemy. Lipa, kurde. Lipa to straszny. Dziewiąte miejsce, jak to dalej pójdzie, to jeszcze nas tam. Ten cały Hoffenheim wyprzedzi. Dobra, tu się nic nie ruszyło. Idziemy dalej. Konferencja prasowa. Chyba już teraz skończę ich motywować, bo nie grają jak ich motywuję. Teraz pochwalę ich. Koniec zawieszenia, dobrze. Nie no, trzeba coś zacząć grać. Nie no, chociaż te, te dwa mecze na końcu zagrać. Energia kluczem do sukcesu mówi Lemi. A tak, Lemi zawsze mówi to samo i główna z tego jest. Nikt tutaj nic nie gra. Zespół. Tego Fosuma tam zostawimy, natomiast Anton Out. Wracasz. Do gry i zacznij grać, bo kuździła zaczynasz już mnie tutaj nudzić. Ten cały Fulking nic tam nie gra, więc może sobie ha wprowadzimy. Może sobie trochę tutaj to jakoś tak odstresuje, lepiej się zgra z naszą lukozatką. Lukozatka też po tej zmianie zaczął strzelać bramki, a później ucił. Podstawie nowego kontraktu. Szefie ja myślałem ostatnio o swojej przyszłości w tym klubie i zdecydowałem, że nie chcę przedłużać kontraktu. Doczekam do końca i zmienię klub. Uh. 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 Się goń. Czy można by go opierdzielić, jakiś kontakt mu zaoferować i zawsze będzie zawodnik do pierdzielenia, nie? A tak pójdzie w cholerę. Ja ani kasa, ani nic. No zobaczcie, ten cały fosum z pewnością coś tam warty jest. Nie? Chociaż. No, pracowitość w obronie, w ataku wysoka. No, jak ja bym mu troszeczkę więcej rzucił. Na przykład 19. No, 20 mu zaoferuje. Nie, będzie 20 ma. Tu mu dał z 5% i. Jako zmiennik, może na kasę się rzuci. No zobaczmy. No, gramy własne boisko. Augsburg. Remis, remis, porażka. Nie wygrali żadnego meczu ostatnio. No fajnie było, żeby z nami też się zremisowali. Kuźma pierwsza minuta i 1-0 w plecy. Kocham to. No, Hoffman 1-1. I gramy, panowie. Ciśniemy przez nas, nasz mecz. To musi być ze 3-1. Żadnej bramki nie tracimy do końca, panie. Gramy, gramy i ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Dawaj, 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 2-1. Bardzo dobrze. Fosób. Pięknie. Usłyszał o nowym kontrakcie. Już jest zadowolony, już biega. No i lukozatka 3-1. No mówiłem, że musi być 3-1. ja jestem muriń tej FIFY. Kuź, ja się znam chyba najlepiej na tym menedżerze. Z wszystkich ludzi na tym świecie. Chyba nawet ci, co produkują tą grę robią. Deweloperzy, producenci, ktokolwiek, projektanci nie wiedzą tak dobrze. <laughs> O, o, o tutaj tych różnych aspektach tego menedżera Fifi tyle co ja co ja już rozegrałem tych meczów matko jedyna tych symula symulacji przez tyle lat już praktycznie wiem co będzie grane plus minus oczywiście czasami się łudzę, że będzie lepiej Ej, dobra tu do przodu tu do przodu ale niewiele nikt nie poszedł nic level nie nie wyskoczył Mamy dziewiąta pozycja i małe szanse, że tą hertę jeszcze objedziemy. No już nikt nas nie wyprzedzi. To dobre i to. Oczywiście nasz team pochwalimy. Nie chce podtrzymać kontraktu. Skontaktował się z nami przez swojego przedstawiciela. Nie jest to dobra wiadomość. Podobno w FOSu nie ma zamiaru przedłużać swojego kontraktu. Zawodnik chce pozostawić sobie otwarte drzwi. To bardzo nieprzyjemna wiadomość, ale trzeba postarać się zaplanować jak najlepszą dla klubu przyszłość. przyszłość bez niego. Kurde, dziwne. Ale być może jeszcze się odezwie. Konferencja prasowa. No tutaj nasz Team. Pochwalimy za ostatni mecz. No i jedziemy już do końca. Gospodarz, zgarniemy trzy punkty, jest szansa, że wyprzedzimy jeszcze Hertę. Nie, nie wyprzedzimy. Trudno. Się mówi. Szansa jest. O, i Lukozatka strzelił bromeczkę. Jeszcze jakby sobie coś bo tylko dziwnym trafem ta prawa strona, ale fakt, że tą prawą stronę, tam dałem im trochę wolnej ręki. Ten Ferreira cały tam może sobie biegać, gdzie chce. No tam tej roboty może robić. O, proszę bardzo, Sar się urwał z prawej obrony. Nie, Sar jest na lewej. O, jeszcze pod koniec bramkę straciliśmy. No, całe szczęście, 2-1. Wolfsburg chyba 1-1. Tam był mecz na szczycie, bo Mainz też tam walczyło o wicemistrzostwo. Jestem ciekawy, jak teraz wygląda tabela. Nawet nie spojrzałem przed, przed zakończeniem, ale, ale my jesteśmy... Jednak nie, Herty nie wyprzedziliśmy. Uuu, tam Wolfsburg widzę upadł troszeczkę. Szalke jednak drugie miejsce. Proszę bardzo. A Bayern przegrał trzy mecze w całym sezonie i jeden z nami. My skończyliśmy niestety, ale minus 7 z bramkami. Ale mamy więcej zwycięstw niż porażek. Co jest dobrym wynikiem. Borussia Dortmund też na naszej rozkładówce. Wolfsburg, Mainz. Nie no, mieliśmy naprawdę cholernie ciężki przeciwników w tym odcinku. My skończyliśmy na dziewiątej pozycji ten sezon. Co jest takim umiarkowanym sukcesem? No, liczyłem na tą szóstkę. Szansa była, widzieliście, po tej grze dawało, dawało to nadzieję, że zdobędziemy wyższą lokatę, a na pewno szóstkę. Ja byłem być przekonany, że ta szóstka wpadnie. A to kurde. A już po zwycięstwie z Bayernem? Już absolutnie. No nic, jedziemy. Parę tygodników musimy zrobić, dojechać do końca sezonu i zobaczyć, co tutaj z nami klub zrobi. O, Ferreira teraz ruszy do przodu. Sar do końca sezonu powinien mieć 83. Prognozy nie są obiecujące. Wiem, że tego nie wykonamy. Nagroda z turnieju. Zostaliśmy trochę pieniędzy, ale co z tego w wyniku dobrych występów klubu w turnieju, klub otrzymał nagrodę finansową. Dzięki niej możemy zwiększyć budżet najbliższy sezon rozgrywki Bundesliga. Nagroda 20, tak? To jest 9 milionów 687 tysięcy, więc nie wiem, czy to się zwiększy e, e, tylko teraz, czy, czy w przyszłym sezonie będzie ta kasa dostępna, bo jak wiecie, zazwyczaj ta kasa, którą oszczędziliśmy w poprzednich edycjach, e, przepadała. To, to była totalna głupota, że nie udawało się pieniędzy przerzucić na kolejny sezon. Durnota straszna, trzeba te pieniądze wydać, wszystkie, bo jak się ich nie wydało, to, to traciło się te pieniądze. I obstawiam, że teraz może być to samo. W sprawie opuszczenia klubu. Dobra, jeszcze nie jest pewien. Ciągle nie jest pewien. Więc luzik. Tutaj kolejne treningi. Dobre. Idzie to do przodu. Wartość klubu rośnie. Nie, co ja wcisnąłem? Nie to. Te pieniądze naprawdę powinny się zbierać cały czas. Czekaj sobie przeoszczędzić i zawodnika sprzedać i dupa, jeżeli kasy nie wydasz koniec, stracisz. To wyobraźcie sobie, to jest naprawdę durnota, bo mam powiedzmy dwóch kozaków w składzie, tak? I nie są oni mi potrzebni na przyszły sezon. Zbyt drogo mnie kosztują, ich pensje i tym podobne, i udaje mi się ich sprzedać. Jednego tam za 20 milionów, drugiego za 30 milionów. Mam 50 milionów kasy. Zacząłem dwóch zawodników, ale za to mam 50 milionów, które mi się w tym sezonie już nie przydadzą do niczego, ponieważ jestem gdzieś tam, powiedzmy, w środku tabeli i. Będę budował skład zamiast dwoma zawodnikami, będę chciał jakiś ten, ten cały rdzeń rozłożyć na czterech zawodników, tam kupić po 15 milionów sobie zawodników, coś w tym stylu. Jeżeli ich nie kupiłbym, to kasy nie mam i nie mam dwóch zawodników i nie mam pieniędzy. Bzdura totalna. To był syf niesamowity jestem ciekawy właśnie jak to teraz będzie wyglądać, bo, bo to jest, to jest, to straszna głupota była. Ale nie, bo to jest sprawiedliwe. Dobrze, zobaczmy, co tutaj jest. Nic nieobecni. Co tutaj będzie? Hmm. Według najnowszych danych, łączna wartość klubu Hanover 96 w się w okolicach 103. No, 104 milionów e, funtów, co stanowi zdecydowany wzrost względem poprzedniego szacunku, który oscylował wokół 65 milionów funtów. Kibice i menedżer Peter Lemi mają z powody do radości, ponieważ tak duża zmiana świadczy o silnej pozycji klubu tak na boisku, jak i po e, za nim, co zapewne spowoduje zwiększenie budżetu na ściągnięcie do klubu klasowych piłkarzy. No mam nadzieję, no mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać. że się tu chłopaki nie potrenują, uuu, a ten chyba odszedł z klubu, czy co? No dobrze, zobaczmy kto tu jest jeszcze do potrenowania. Ferreira, tego też można by potrenować. Anton, środkowy obrońca, o tego dawaj, potrenujemy, damy mu trudne. Jeszcze chłopak tam może podskoczyć trochę. Może być całkiem sensowny obrońca, jakbyśmy dokupili jednego do niego. I byłoby Gites. Koniec sezonu. Ocena na zakończenie sezonu. W związku z zakończeniem sezonu władze klubowe spotkały się w celu dokonania oceny naszych osiągnięć. Chociaż nie udało się zrealizować wszystkich oczekiwań, Pańską pracę z zespołem oceniliśmy generalnie pozytywnie. Naszym zdaniem powinien Pan poprowadzić drużynę także w przyszłym sezonie. Mamy nadzieję, że osiągnięcia będą jeszcze lepsze. Super! Jestem bardzo zadowolony. No i oczywiście jedziemy dalej. E, symulujemy tutaj tą przerwę całą. Nie wiem w zasadzie zawsze, co tu się tak naprawdę dzieje. Podczas tutaj tego przygotowania do kolejnego sezonu. Nie wiem, dlaczego to tak zawsze długo trwa. Co tam się dzieje? Czy jakieś tam znowu zmiany są dokonywane? Czy tych zawodnikom wszystkim się jakieś tam parametry zmieniają w tym momencie? Tutaj tak przygotowują to jakoś? W zasadzie przy dzisiejszym sprzęcie to powinno trwać tylko taką sekundę i już powinniśmy mieć kolejny sezon. Symulacje nie powinny tyle trwać. Ale być może jakiś ten algorytm nie jest jakiś za ciekawy, albo naprawdę faktycznie jest to bardzo skomplikowane. Tak, czy jak słuchajcie, ten sezon, no widzicie... Z góry bosy ocenili nas dość pozytywnie, chociaż nie wszystkie cele udało się osiągnąć. Będę musiał na to zwrócić uwagę w przyszłym sezonie. Miejsce dziewiąte. No, Iciśmy oczywiście na szóste, na puchary, jakaś lepsza kasa, ale okej okay, wartość rośnie. Zobaczymy tutaj, jak rozpoczniemy ten sezon, ile dostaniemy pieniążków, bo to jest bardzo ważne i musimy dobrze przeanalizować, co potrzebujemy. Bo w zasadzie mamy całą drużynę dosyć koślawą, jeżeli chcemy walczyć o puchary, chcemy walczyć o mistrzostwo, tak już tam. Daj Boże. Więc nie mamy zawodników, nie mamy żadnej gwiazdy. Napastników mamy takiej średniej klasy. Coś tam postrzelają bramek, natomiast no nie są to na pewno wirtuozi. Obrona jest nie najgorsza, ale środkowy obrońca jeden jest potrzebny. W środku mamy kilku zawodników do trenowania, więc tam z tego coś będzie. Bramkarz jest ok Bramkarz światowa klasa. Obrona taka 50%, środek bym na razie zostawił póki co i jakiegoś napastnika bym przykleić, więc będę szukał napastnika i będę szukał środkowego obrońcy Przynajmniej na razie, chyba że jakoś inaczej formację ułożę, jakoś może to będzie lepiej wyglądać. Ale takich dwóch zawodników, jakbym dostał tak, nie wiem ile tutaj dostanę, ciężko powiedzieć. Nie wiem, 40 milionów, nie wiem, 50, może mniej, może to jeszcze więcej, nie wiem, ciężko powiedzieć. Naprawdę, sam jestem ciekawy tego. To chyba coś będzie można za to pomyśleć. Jeszcze przy okazji, jak tam oddamy jakiegoś zawodnika w zamian, coś pokombinujemy. No może, kurde. A jak nie, to jakichś dwóch dziadków do tyłu zatrudnić, takich, co już tam się kończą kariery. Jednego na granie, drugiego na zmianę, więc jeden widzi, drugi słyszy i, I da się grać. Albo jakoś ściągnąć młodego. No dobrze. Najpierw zobaczmy biuro. Ważne informacje tutaj. Ok. Te informacje nie są na tyle ważne. Co potrzebujemy robić? Rozwój młodzieży. Potrzebujemy tak. Zadbaj o rozwój jednego juniora o co najmniej 10 punktów oceny ogólnej. Więc musimy go dać na treningi. Następnie daj mu zagrać w pięciu meczach w wyjściowym składzie lub wejściu z ławki. Z ławki nie wiem, czy wejdzie, ale mogę go wejściowy we skład wstawić, więc będziemy musieli jednego młodego jakiegoś cieniasa zacząć trenować przez cały sezon. Okej, okay. będziemy. Ściągnij dwóch zawodników o potencjale większym niż 75 do składu. Juniorów. I zwiększ ocenę ogólną o co najmniej 10 punktów. Znowu, a to jest bardzo średni priorytet. I jeden chociaż możemy zrobić. Ekspozycja Marki. Ściągnij do zespołu kluczowego piłkarza grającego na pozycji napastnika. O, i tutaj będziemy na pewno to robić. To może nam się udać. Sukces krajowy oczywiście, zakwalifikuje się do Euroligi, aktualna pozycja 11, no wiadomo, tam będziemy potrzebowali chyba szóstą do Euroligi pozycja, tak mi się wydaje. I sukces międzynarodowy to zakwalifikuje się do Euroligi, no tutaj się to pokrywa wszystko, więc takie są te wymogi. Myślę, że będą do zrobienia. Zobaczmy teraz jeszcze nasz szukaj zawodników, tak? Nie, biuro, przepraszam, musimy do biura wejść. I tutaj, oje, jak to wygląda teraz? Kurde, budżet transferowy jest słaby. Uu. Właśnie to jest bzdura. Dostaliśmy kasę, ale budżet transferowy jest słabiutki. No, ja liczyłem tu na jakieś 30 milionów, a tutaj lipa. Ledwo 72 tysiące na pensję. O kurwa. To będzie ciężka przeprawa. Tutaj się nie uda takich zawodników ściągnąć. To zobaczmy nasz skład. Obrona lewa jest spoko. Ten środek tutaj on się wytrenuje do 80, jeszcze może z kawałkiem. No i teraz tu Zachowmana bym postawił kogoś na środku. Tutaj. No Fosum, tutaj. No tam no ten środek jako taki. Jeszcze ja bym tutaj jednak jakiegoś na, na atak dał jednego. Albo zmienił na czterech pomocników grających, czyli dwóch na środku i tutaj lewy, prawy i na środku stawił jednego napastnika. I na przykład opierdzielił Sobiecha i opierdzielił tego Fulklunga na przykład jeszcze. I nawet opierdzielił tego Erdika, tam Srika, jak mu tamkolwiek jest, bo tu potrzebne jest tyle co świni siodło. I kupił jakiegoś klienta jednego. Ale to lipa, kurwa, straszna lipa. Ja obstawiam, gdybym chciał Drągowskiego sprzedać. Za Drągowskiego bym tutaj skład zbudował, ale ja potrzebuję dobrego rąkarza. Oj, bieda trochę. Oj, bieda troszeczkę, słuchajcie. Nie wygląda to za rewelacyjnie. Będzie trzeba poszukać tutaj paru. No tu jest na przykład jakiś z Norwich City. Wygląda dosyć obiecująco, ale trzeba by go poobserwować. Kucz. O. West Ham. Prawie. Iseka. Barcelona. No, wygląda nawet, nawet do wypożyczenia. A ja zapytam się od niego. Zobaczymy, ile by chcieli za niego. No, napastnik 84. Co z tego, jak on jest warty? 33 miliony, tak? Dobrze mówię, bo wiecie, co z tymi zerami to jest chore. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No to wychodzi, nie? 33 miliony. Piękny, 22-letni napastnik. No kurde. Pięknie wygrał. Ale z tym tutaj możemy pomyśleć, tym sekom, jeżeli wystawiony na wypożyczenie, można by z nim tutaj, z nimi pogadać trochę. Lukaku, no ale co, gruba kasa, no 87, kurde overall, no co z tego, jak tutaj za niego trzeba włożyć potężne pieniądze. Oj, oj, oj. Morata. No tutaj, kurde, coś by znalazł. Ale taki 81, 14,5 bańki. No, może no, kurde, tylko 28 lat. Widzicie, no o, o, tu 31 lat, 80. No, można takiego troszeczkę wiecie, już co troszeczkę latek ma. O, tu jest na przykład 12 milionów 31. Z Lester można wziąć, kurde, albo o nie. O, kurde. 68,5 miliona. Ja bym musiał stadion i okolice jeszcze wrzucić do transferu. <laughs> Aj, tak to wygląda. Myślałem, że coś tutaj lepszego dostaniemy. Niestety, dostaliśmy kupę wielką. Szczerze mówiąc, na te transfery. Skoro, jeżeli tutaj wartość rynkowa klubu rośnie, dostajemy nagrodę prawie 30 milionów, i kuźwa, gdzie jest ta nagroda? Gdzie są te pieniądze? Masakra po prostu wkurzamy to, nie wiem dlaczego tak to działa, ale mnie to denerwuje cholernie. Możemy sprzedać zawodników oczywiście, abyśmy chcieli, tak jak mówiłem, byśmy mogli sprzedać. Hmm. No, drągowski jest sporo warty, tak jak mówiłem, za drągowskiego byśmy mogli to jakąś drużynę yy, ścisnąć. Ten odrzucił kontakt, tego byśmy mogli sprzedać. Wystawmy go. Dodaj do listy transferowej. Dobra, 21 lat. Z niego jeszcze piłkarza by zrobił może. Popatrzmy, co tu jeszcze jest. U tych napastników chciałem się pozbyć. Ten jest wypożyczony. Lub inaczej. Pozycjami tutaj. I teraz tak. Tego bym wystawił. To jest mi niepotrzebny. Dodaj do listy transferowej. Może ktoś go weźmie. Ten ma 25 lat. A bo my mieliśmy. Właśnie, a sobie spierdzielił, bo sobie. Sobiech był. Nie jest sobie. A sobiech jest na liście transferowej. I oni go nie, nie chcą. <grym> Dobrze, jest na liście transferowej, ok. I mamy. Tutaj jeszcze chciałem wystawić tego. I tylko kozatkę zostawić zobaczyć, co by się wydarzyło. Coś kasy byśmy dostali. 25 lat. Ale 71, to furory z nim nie zrobimy. Dodaj do listy i zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy w przyszłym odcinku, jak to będzie, kochani, wyglądać. Będziemy kombinować. Ja, jak zawsze zapraszam do komentowania, dawania mi rad, jakichś ciekawych transferów. Może macie jakiś ciekawy pomysł na zestawienie. No, na pewno coś tutaj da się jeszcze zrobić, żeby ta drużyna, chociaż lekko zyskała na tym poziomie, bo za te pieniądze, teraz co mamy, cienko będzie. Więc muszę coś tu posprzedawać, muszę pokombinować, powymieniać. Będę czarował. Zobaczymy. Może jakiegoś zawodnika około 20 milionów funtów da się kupić jeszcze. Jeszcze w miarę młodego, takiego przed 30, który jeszcze u nas spokojnie ze 2-3 sezony pogra jak gwiazda. A jak kochani, jak zawsze zapraszam do naszych innych materiałów, zapraszam nasze strumyki na Hardcore Parka live. Wszystkie linki jak zawsze w opisie pod materiałem. Trzymajcie się serdecznie, to byłem ja, Lemi. Hardcore Parka. Siemanko!